Siemanko ludzie, z tej strony Grywcio, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Niemca. Słuchajcie, wiem, chcieliście niemieckiego czołgistę i będzie on, ale w następnym odcinku. W tym odcinku chciałem, żebyśmy troszeczkę się pobawili tutaj niemieckim piechurem, ze względu na to, że kupiłem MP34, o czym już mówiłem na poprzednim odcinku Alianta. O, to ciekawe. Nie wiedziałem nawet, że jak podjeżdżacie do drzewa i będziecie chcieli wysiadać, a drzewo wam zablokuje, to nie wysiądziecie, tylko was, znaczy zbuguje, cofnie was troszeczkę do tyłu, to znaczy będziecie chcieli wysiadać, ale on zachowa się tak, jakbyście nie chcieli wcale. Co jest trochę głupie, ale to szczegół. O, dwie panterki M10, no ciekawie, ciekawie się zapowiada. Ojojojojoj, tu trzeba uważać, bo chłopaki, no, nie zawsze się dobrze zachowują, jeżeli chodzi o takie względy. Tu nikogo nie ma, może on na górze siedzi, ewentualnie gdzieś na dole, więc trzeba uważać. Dlatego też ja, jak gdzieś wchodzę, to muszę pamiętać o tym, żeby się rozglądać na wszystkie możliwe strony, żeby nie było później lipy. Oni nam wzięli o jeden i może być koniec, słuchajcie. Może być koniec. Kurde, nie chciałem do czołgu. Patrz, ja... Ale bezsens totalny, nie? Ja próbuję wejść tutaj do mojego tego, do mojego Kubelwagena, ale gra mi nie pozwala. Aha. Pięknie dostałem granatem, to nie ma co nawet mówić. Ja pierdziul, co tu się dzieje? Chłopaki, to czy... To nie może być tak, że my idziemy na O2, a nagle na O1 nie ma nikogo. Bo to jest totalna głupota i no... No idiotyzm, po prostu idiotyzm. Natomiast chciałbym jeszcze kupić... Oprócz tego, że mamy apteczkę i mamy pistolecik i mamy MP34, oczywiście, to chciałbym jeszcze dokupić, jeżeli będzie mi kiedykolwiek dane, H3. No bo jakby nie było przydatne, by to było. Tutaj gdzieś... O, właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Do widzenia. I jeszcze tutaj mamy to cholerstwo na środku, ale to chyba wybuchnie. Tak, wybuchnie, dobra, no to walić to w takim razie. Uuu! Tu ja czołg widzę. To ruskie, to... Kurde, tutaj jest jakiś przejazd? Nie ma tutaj chyba przejazdu. Nie, no jest jako tako. Przynajmniej tak wygląda, jakby był. No ale chyba... No, niby jest, niby nie. Aha, był! Jest, jak dobrze przejedziecie. No ale Grywciu już pojechał źle i już jest dupa, już muszę iść z buta. Ja pierdziul! Czemu ktoś to tak beznadziejnie zrobił? Czemu nie ma wyznaczonego, w którym miejscu można płynąć, żeby być... Żeby nie zginąć, o tak powiedzmy. Nie no, wystrzelam całą amunicję, a ja go nie zabiję, nie? Oj, kurwa. Ech. Za późno to zauważyłem. Tutaj po drugiej stronie... Jezus, ile ich jest tutaj, tych Rusków. Najgorzej, jak zostają Ruscy, słuchajcie, i Niemcy. To zawsze jest największa wojna. Bo jak zostaną ci Ruscy i Amerykanie, to jeszcze nie jest tak źle, nie? Ale jak zostają Ruscy i Niemcy, to jest jakaś rzeźnia po prostu. Nie wiem, jakby pierwszy raz się widzieli. Dobra, Artem zginął. Tylko teraz tak. Na pewno jest tu ktoś jeszcze. Tam jest gościu. To brać go. Oni sobie tu na luźno latają, nikt ich nie zabija. Ja nie wiem, nie ogarniam, słuchajcie, już o co tu chodzi. Naprawdę czasami nie ogarniam. No tu gdzieś gościu był obok was, chłopaki. Normalnie tu sobie ziomek biegał. My musimy tylko O3 wziąć. Oni muszą trzymać O2. Z tym, że O3 teraz jest niczyje, bo Niemcy nie mogą mieć, znaczy Ruscy nie mogą mieć O3, jak nie mają O2. Więc to by była bardzo łatwa opcja teraz, żeby to przejąć.
Aczkolwiek tak szybko kończyć grę, czemu nie poczekać do końca resursów? Mają jeszcze 400, więc no, jakby nie było, można by było się tu fajnie pobawić. Tym bardziej patrząc na to, co tutaj się dzieje. Dobra, jeden gościu gdzieś jest. Jeden jedyny ziomek. Ale to będzie koniec, bo nasi niepotrzebnie biorą to tam. Naprawdę, niepotrzebnie. Ja bym wolał, jakby oni tego nie brali. Ale wezmą to i koniec będzie. Koniec. 99 i 100. W takim razie, słuchajcie, będziemy się widzieć za chwilę z kolejnej bitwy. Okej, słuchajcie, jesteśmy w kolejnej bitwie i jest nawet szansa zagrać czołgami, ale zobaczymy najpierw, jak tutaj się będą rozkładały siły, czy będzie w ogóle sens grania tymi czołgami. Na razie mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no, pięć czołgistów, no i dwa samoloty, więc te samoloty mnie tutaj troszeczkę mierzwią, tym bardziej, że to nie są zwykłe samoloty, to nie są zwykłe zwiadowcze, tylko no to są jednak myśliwce, więc kurka, no myśliwce już troszeczkę lepiej. Na myśliwce troszeczkę trzeba uważać, jeżeli chodzi o czołg. Do widzenia. Dobra, tu kolega zginął. No, ja... What the fuck? Ale gościu to śmiesznie zrobił, nie? Jako tako w ogóle się nie ruszył, nie? Znaczy, w ogóle się nie ruszył, no jako tako w ogóle nie strzelił, a mnie zabił. To tak śmiesznie wyglądało, że jestem w szoku. Dobra, nasi niech tam sobie szturmują to A1. Chociaż wątpię, żeby A2 utrzymali. A ja bym tutaj spróbował na B2 wjechać, bo... No nasi będą mieć tu mały problem. Dobra, kolega zginął. Zobaczymy, jak tu się rozkładają siły. Do widzenia, kolego. Ledwo, bo ledwo, ale go zabiłem. Najważniejsze jest to, że zabiłem. Nie ma znaczenia, czy ledwo, czy nie ledwo. Znaczy, chociaż... No trochę ma znaczenie, czy ledwo, czy nie ledwo. No ale no, zabiłem. To jest dla mnie jakoby najważniejsze. Dobra, tu jest wszystko. Czołg podjeżdża z drugiej strony. Luchsa chyba gdzieś słyszę też. Tak, Luchs wjeżdżał na salony. Tam mi się wydawało, że jakiś snajper był, or some shit, ale no widzę, że nie do końca uda mi się tu cokolwiek ustrzelić. Gościu padł. Jakby mi ktoś zrobił tutaj jakieś przejście, to by było super. Dostałem od kogoś, ale nie wiem skąd. Niech ich szlak. Tam gdzieś cholera jest. No, obok stał, no. Kurde, można było to przewidzieć w sumie. No ale trudna. No nie udało się, to się nie udało, no. Nie ma co marudzić. 200 wyniku jakby nie było, mamy, no. Troszeczkę już ogarnęli, ale... Jezus Maria, nasz to ma przesrane w tym powietrzu. On sam na 4 myśliwce. No to ja ci stary, na 5, nie, to jest nasz, to we dwójkę na 4 myśliwce, ja im trochę współczuję, tym bardziej, że tak jak widać, on jechał sam na 4, więc no trochę kiepsko. Na twoim miejscu, gościu z Luxa, to ja bym chował ten łeb, nie, a nie go tak wystawiał, bo no prędzej czy później może ci tamten snajper, który stoi obok ciebie, zrobić małe kuku w główkę. Mogłoby być słabo, nie? Wiesz, kuku w łepek, w głowicę, coś ten deseń. Jest jeden gościu gdzieś. Ni cholery nie wiem gdzie. Tu, o cześć. Nara. Dobra, udało mi się go jakoś zabić. Alright. Mamy przejęte, to jest bardzo ważne dla nas w tym momencie. No i teraz możemy się ruszyć spokojnie na to A2. Naprawdę mega spokojnie. Nasi to, ja jestem w szoku, nie? Tak patrząc na nich, naprawdę jestem w szoku to, co robią.
To znaczy, no, jeżdżenie luchsami, rozumiem, że, wiecie, że czują się pewnie, no bo jakby nie było, są w trójkę czy tam we dwójkę w jednym miejscu, jeżeli chodzi o czołgistów, no ale jak wystawiają łeb, to jest chwila, moment nieuwagi, tym bardziej parszeździ jakby to było u nas na O1. Bo jakby to było u nas na O1, to możesz sobie jechać z tym wystawionym łbem. Natomiast, no jesteśmy, kurde, na ich punkcie, na ich B1. Oczywiście już teraz na naszym B1, no ale jeszcze wtedy na ich B1. A oni wystawiają we dwójkę te łby z tych czołgów i uważają, że jest wszystko okej, nie? No tylko byłby problem, jakby ktoś zabrał im tego luchsa. No to wtedy byśmy mieli maluteńki problemik. Generalnie to ja nie mam pytań, bo to... Ich ziomki tutaj podeszły, czy zabierają punkt, a oni zrzucają bomby na to. Trochę to takie głupie, nie, ale to... Szczegół! Dobra, myślę, że nasi to utrzymają tutaj. Ja bym spróbował zaszturmować to A2. Bo jakby nie było, to by było dość ważne, żeby tutaj ich przyszpilić troszeczkę. Bo zauważyłem, że ci Ruscy się tak strasznie panoszą, nie? Oni są wszędzie dosłownie. Więc no trzeba by było ich troszeczkę przykrócić. Oczywiście wszędzie pełno czołgów. Bo jakby mogło być inaczej. I snajperów. Bo też jakby mogło być inaczej. Natomiast tak jak wam mówiłem, nie? Co jest bardzo śmieszne, że... Ich myśliwce... Próbują ich, kurde, bombardować, nie? Co chwilę. I to jest normalne u nich. No, co? 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 Jaki lucky shot? No nie wierzę. No ale 6-3, no 6-3 nie jest tragicznie, no. Nie jest tragicznie. Naprawdę dzisiaj nie jest tragicznie, no patrząc na to, co się działo ostatnio, jak żeśmy grali, znaczy ostatnio, wczoraj, jak żeście widzieli ten odcinek, no to... No i wczoraj, jak żeśmy grali w sumie, to też, bo jakby nie było, ja to tak z dnia na dzień po jednym odcinku nagrywam, bo nie mam za bardzo czasu teraz. No aczkolwiek jakoś próbuję to wszystko wynagrodzić sobie tutaj i wam. No. Kolego, tym luchsem to mógłbyś troszeczkę dalej, bo jakoś, no tak, niezbyt dobre miejsce wybrałeś. Dobra. Makt zginął. Mamy jedną srebrną gwiazdę już. Co dla mnie jest bardzo ważne, bo ja potrzebuję jak najwięcej tych gwiazdek, bo chciałbym wam wymodować tą broń. Chciałbym wam tą broń wymodować. I też pytanie, jak ją dobrze wymodować, bo w sumie jakoś, no wcześniej nie było okazji, żeby modować sobie tego MP34. Nie miałem okazji, nie modowałem. Więc no, jestem w sumie ciekaw, jakby to zrobić. Aj, Max! No kurde, nie sądziłem, że ten gad tu tym czołgiem może mnie tutaj tak dziabać. A czemu ja nie mogę czołga wybrać? Nie mam ustawionego? Chyba, że patch coś zmienił. Może być tak, że patch coś zmienił, bo ja jestem w szoku w tym momencie, że nie mogę wybrać czołgisty. Dzikie to. A raczej wydawało mi się, że zawsze mogłem. Normalnie jestem w szoku. Takiego szpila teraz dostałem, że to jest po prostu hardcore. Dwie brązowe gwiazdy na dowódcy drużyny. No to trochę kiepskie. Nie powiem, to troszeczkę kiepskie. Natomiast no my musimy już tu być. Musimy już tu być na tym A1, bo trzeba przejmować. Jest nas dwóch, tu nikogo więcej nie ma. Bardzo dobrze, prawidłowo. W sumie to prawidłowo. Dobra, spokojnie, Gryfciu. Aj! Nie sądziłem, że on mi tego granata tam wrzucił. Naprawdę, myślałem, że on na górę może go sieknął. Aj, do dupy taka robota. No ale powiem wam szczerze, że dalej niezbyt dobrze się czuję, jeżeli chodzi o moje zdrowie, co myślę, że słychać, bo mówię tak troszeczkę przez nos. Niestety, no ale nic na to nie poradzę. O ile jeszcze, wiecie, tak normalnie funkcjonuję, gdzieś tam wychodzę na spacery, czy załatwiam coś na mieście, to jakby nie czuję tego, że jestem chory, nie? Ale jak przyjdę do domu,
i siadam do nagrywania, a to jest tak, że zaraz mi się robi gorąco, zaraz, wiecie, no emocje generalnie, no emocje, jeszcze raz emocje, inne takie sprawy. No i generalnie człowiekowi się robi w cholerę gorąco. A oprócz tego, że jest gorąco, no to... się też zaczynam zastanawiać, co dalej ze swoim życiem zrobić. MP40, dobrze. Granat. No nie, no znowu do środka. Ja myślałem, że... ja nie widziałem tego granata, no. Nie wiem, wy widzieliście go, bo ja nie widziałem. Bo jakbym go widział, no to bym wybiegł stamtąd. Schowałbym się, nie wiem, w następnym pomieszczeniu. Cokolwiek, nie? A ja tego granata po prostu nie widziałem. Co jest, no, troszeczkę lipne. Mam nadzieję, że żaden myśliwiec mnie tu nie będzie próbował dojechać. Swoją drogą... w związku z tym, że myśliwce skupiają się na sobie, i to bardzo się skupiają na sobie, to widać, to oni nie robią dużych tutaj wyników i nie będą robić. Będą mieli więcej tak naprawdę chyba nawet strat, aniżeli kurde zysków z tego. Więc no dla mnie to troszeczkę jest no takie głupie. No rozumiem, że wiecie, jest sytuacja, w której jesteście sam na sam, tam po prostu wiecie, że gościu jest obok, no to... dobra, do widzenia kolego. A tu ktoś luchsem wjechał. Tylko nie bardzo wiem, czy to nasz, czy nie nasz. Chyba nie nasz. Tu na pewno w czołgu nie nasz. Dobra, spokojnie, Gryfciu. Tylko bez paniki. A! Max dostał w cymbał. No i jesteśmy tu sami, no sami, w szóstkę sami. Na tym A1, no to będzie pozamiatane. Przynajmniej tak się wydaje, że powinno być już pozamiatane. Nie, tam trup leży. Aj, dostałem z boku. A, za domkiem sobie stanęli. No zobaczymy, zobaczymy tak naprawdę, czy to będzie już koniec. Tak, czy nie? To jest dobre pytanie, nie? Bo wszystko w zależności od tego, ilu snajperzy naszych wybiją, to jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, ilu z ruskich wbiegnie na ten punkt. Ale zaczynamy tracić, zaczyna się cofać. No niedobrze. Naprawdę niedobrze. No i jeszcze jak te Messerschmitty tutaj. Messerschmitty jaki jak tutaj będą dziabać. Bo to od nich też dużo zależy. Do widzenia kolego. Max zginął. Ja bym chciał się uleczyć. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy ja zdążę w ogóle? Zdążyłem. Leczenie 3 plus 3 expa. No i dobrze. No i prawidłowo, słuchajcie, prawidłowo. No ładnie nam poszło. Naprawdę ładnie nam poszło. No dwie takie dość fajne gry. W takim razie, słuchajcie, będziemy się widzieć za chwilę z lobby. Okej, także jesteśmy, słuchajcie, w lobby 1645 expa. No naprawdę fajny expik, naprawdę fajny expik. Wbiliśmy, no, troszeczkę tego MP34, naprawdę troszeczkę. Brakuje nam jeszcze trochę do tego, do tej gwiazdy złotej. Ja bym chciał tą gwiazdę złotą oczywiście, no wiem, że tu są dwie srebrne, no ale ze srebra do złota to jest chwila, moment nieuwagi. 734 wynik, 5 zdobyć, 14 na 7 KD. No KD nie najgorsze, naprawdę KD nie najgorsze. 6500 kredytów, z czego 1000 w plecy, czyli 5500. A w tym wcześniejszym, moi drodzy, było 528 expa. Byliśmy gdzieś na samym dole, szkoda gadać. I 2500, tam chyba 300 czy 400 było, to 2000, no to 7000 żeśmy w sumie zarobili. Więc naprawdę, naprawdę całkiem fajny wynik. Zobaczmy tak z ciekawości, jaki tu jest maksymalny level, jeżeli chodzi o rzeczy. 3-4 gwiazdki. No 3 gwiazdki, bo tego raczej nie będziemy kupować. Czyli 3 gwiazdki. 3 gwiazdki, to już niedługo, to już niedługo. A nawet gdyby to jedna gwiazdka, może coś takiego. Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, jak to tutaj pójdzie. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.